powinien być martwy albo być warzywem. Dokumentacja medyczna świadczy, że serce mojego dzisiejszego gościa nie biło przez godzinę i 45 minut. On umarł i poszedł do nieba. Dzisiaj mówią o nim człowiek cud. Przeszedł 29 zawałów serca i został uzdrowiony. Witajcie tu, Sid Roth. Witajcie w moim świecie, który naturalnie jest ponadnaturalny. Ale to jest po prostu śmieszne. Dean i Marilyn Braxton. Dean, ty twierdzisz, że twoje serce przestało bić na godzinę i 45 minut? A teraz siedzisz przede mną i mówisz do mnie jako zdrowy człowiek? Tak, jestem zdrowy. Tak, jestem. Zatem dobrze, cofnijmy się trochę w przeszłość. 4 maja 2006 roku ty pracowałeś w swoim fachu. Co wtedy robiłeś? Byłem wtedy przełożonym departamentu zajmującego się przestępczością młodocianych w New Seattle. Nadzorowałem funkcjonowanie dwóch sądów, jednego do spraw narkotyków i jeszcze innego. Pracowałem dla wymiaru sprawiedliwości, zajmowałem się przestępczością młodocianych. To właśnie wtedy robiłem. W porządku, co się wtedy zdarzyło? Tamtego dnia obudziłem się wcześnie rano i bolała mnie prawa strona ciała. Od razu wiedziałem, że to kamienie na nerkach, bo miałem je wcześniej, 4 lata wcześniej. Poszedłem do pracy, bo sądziłem, że to przejdzie. Miewałem już wcześniej takie stany. Ale gdy znalazłem się w pracy, zorientowałem się, że tym razem będzie inaczej. Nie poprawiło mi się, czułem się coraz gorzej. Powiedziałem współpracownikom, że potrzebuję wyjść wcześniej i pójść do domu. W domu czułem się jeszcze gorzej, więc ostatecznie zdecydowałem się jechać na pogotowie. Znalazłem się w szpitalu, powiedziałem ludziom tam, że sądzę, że mam kamienie na nerkach. Na pogotowiu nie było żadnych innych pacjentów, co jak sądzę było cudem samo w sobie. Zabrano mnie do pokoju na zapleczu, podano mi leki. Wezwano też moją żonę. Marilyn, ty pracowałaś zawodowo w służbie zdrowia od jakichś 34 lat, więc rozumiałaś, co się dzieje. Oni zabrali go do szpitala i podjęli decyzję, żeby co? Żeby rozbić te kamienie, tak? Tak, oni chcieli je wydobyć i rozbić. A więc oni poddali go procedurze, rozkruszyli te kamienie i co się stało? Dowiedziałaś się wtedy, że on ma infekcję. Co to oznaczało? To oznaczało, że kamieniom na nerkach towarzyszy infekcja, a to jest bardzo poważny stan. Kiedy wokół kamieni pojawia się infekcja, trzeba mu było podać kilka różnych antybiotyków. Czy zdawałaś sobie sprawę, jak poważny jest jego stan? W ogóle nie zdawałam sobie sprawy, ponieważ on był 13 dni w szpitalu, poddano go standardowemu leczeniu i żadnego z tych dni nie był na intensywnej terapii. Powiedz o tym, co się stało, gdy wyszłaś do lekarza i zadzwonił do ciebie chirurg. Co on ci powiedział? Kiedy wyszłam i postanowiłam, że udam się do domu, zabiorę stamtąd jakieś rzeczy i zostanę z nim przez noc, wyszłam ze szpitala, przeszłam ulicą 2 numery dalej do miejsca, gdzie był zaparkowany mój samochód, a wtedy zadzwonił chirurg i powiedział: Marilyn, serce twojego męża przestało bić. Zatrzymało się. I teraz, gdy z tobą rozmawiam, robią mu CPR, czyli resuscytację krążeniowo-oddechową. Zatrzymajmy się przy tym momencie. Teraz już wiesz, jak poważny jest jego stan. Co wtedy zrobiłaś? Wiesz, ja wiedziałam wtedy, że Bóg działa i po prostu dalej udałam się do domu. Miałam wiarę i zaufanie do Boga. Dotarłam tam i zadzwoniłam do naszego syna i naszej córki, oni byli daleko od nas w koledżu, i zadzwoniłam do kogo się tylko dało, prosząc ich o modlitwę. Gdy byłam w naszym domu, to przyszła młoda kobieta i zabrała mnie z powrotem do szpitala. To była nasza przyjaciółka. Przez dłuższą chwilę nie mogłam zobaczyć Dina, bo oni ciągle nad nim pracowali. Zajmowali się nim. Gdy on wrócił, a tak przy okazji, czy poznajesz te wszystkie dokumenty, czy wiesz, o czym one mówią? Tak, wiem, to jest dokumentacja medyczna. Jak wiele zawałów serca miał, zanim wrócił do życia? Jakieś 29. To jest medyczna dokumentacja, która to potwierdza. Ale ja chcę wiedzieć, co stało się z tobą, kiedy umarłeś.
Wszyscy chcemy to wiedzieć, ponieważ ja wcześniej przyjąłem Jezusa Chrystusa do mojego serca jako Pana i Zbawiciela, byłem narodzony na nowo, udałem się tam, gdzie przebywa Ojciec i Jezus. Ale konkretnie, leżysz tam umarły i trafiasz do nieba. Jakie jest Twoje pierwsze wspomnienie z nieba? Pierwszym moim wspomnieniem jest to, że przemieszczałem się tak szybko jak mogłem ku Jezusowi i ku Ojcu. Ludzie pytają mnie czasem, jak szybko się tam znalazłeś, a ja wtedy przytaczam werset, który mówi, być nieobecnym w ciele to być z Panem w Jego obecności. Znalazłem się tam szybciej niż w mgnieniu oka. To jest moje pierwsze wspomnienie. Tym, co mijało mnie, gdy się poruszałem, były modlitwy ludzi, którzy modlili się o mnie i o innych. Jeżeli tamtego dnia się modliłeś, to Twoje modlitwy przebiegły obok mnie. W tamtym momencie. Pytam z ciekawości, czy od tamtego czasu bardziej cenisz sobie modlitwę? Czy wyobrażacie sobie, jak to jest, zobaczyć modlitwy lecące błyskawicznie do góry? Musisz pamiętać, jak szybko ja się wtedy przemieszczałem. Szybciej niż w mgnieniu oka znalazłem się w obecności Pana. A mimo to modlitwy zanoszone za mnie i za innych ludzi biegły szybciej. A ja widziałem, jak modlitwy płynące z naszej planety wyprzedzały mnie. I znów pytam z ciekawości. Oczywiście Twoja żona i Twoja rodzina modlili się za Ciebie. Czy w tamtym czasie o tym wiedziałeś? Czy widziałeś ich w tamtym czasie? Wiedziałem, że się za mnie modlą, ponieważ te modlitwy dosłownie przechodziły obok mnie. Znałem ich treść i dosłownie wiedziałem, o co oni się modlą. Moja żona modliła się o to, żebym nie tylko został uzdrowiony, ale żebym wrócił do życia. To były modlitwy nie tylko mojej żony, ale moich dzieci i członków naszej rodziny. Ale mijały mnie również modlitwy innych ludzi, którzy modlili się za swoich kochanych bliskich. Oni modlili się o ich uzdrowienie albo zmianę jakiejś trudnej sytuacji. Ale szczególnie zwróciły moją uwagę modlitwy ludzi, którzy modlili się, żeby członkowie ich rodzin poznali Jezusa jako Mesjasza, jako Pana i Zbawiciela. Wiecie, jedną z rzeczy, które zawdzięczam jego książce, jest lepsze zrozumienie tego, w jaki sposób niebo współdziała z ziemią oraz czego Bóg oczekuje od nas, będących tu na ziemi. Nie odchodźcie, bo dowiecie się o jego niesamowitych przeżyciach w niebie. Na przykład on był zaszokowany tym, kogo nie było w niebie oraz tym, kto był w niebie. Nie odchodźcie, zaraz wrócimy. To znowu ja, Sid Roth, z Deanem Braxtonem. Dean, byłeś całkowicie martwy przez godzinę i 45 minut. Natychmiast opuściłeś swoje ciało, a ponieważ znałeś Pana, znalazłeś się w niebie. Kto był pierwszą osobą, jaką tam spotkałeś? Na początku znalazłem się u stóp Jezusa. Pamiętam, że mówiłem do Niego, Panie, Ty zrobiłeś to dla mnie? Jedyne, co mogłem powiedzieć, to dziękuję, 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 dziękuję. W tamtym momencie dotarło do mnie, że jedyny powód, dla którego znalazłem się w niebie, to ofiara Jezusa Chrystusa. Za to, co On dla mnie zrobił. Znalazłem się tam nie ze względu na to, co ja zrobiłem, ale ze względu na to, co On zrobił. Zacząłem też sobie uświadamiać, że dobre uczynki, które spełniłem, to był w istocie On działający przeze mnie i że Jemu należy się za to cała wdzięczność, więc mogłem jedynie dziękować. Mówię ludziom, że całym sobą tam w niebie była moja dusza i duch, ciało nie było tam obecne. Całym sobą chwaliłem Jego. Gdybym nawet nie otworzył moich ust, to wszystko, czym jestem, chwaliłoby Go. Nie przestawałbym Mu dziękować. Jak wyglądały Jego oczy? Tak jak mówi Biblia, one wyglądały jak płomień ognia. Miały różne kolory i odcienie, ale to, co w nich zobaczyłem, to wielka miłość do mnie. To była miłość skierowana szczególnie do mnie, jakbym był jedynym Jego stworzeniem. Oczywiście wiem, że On kocha wszystkich ludzi, ale dotarło do mnie, że gdy patrzy na mnie, to On kocha mnie, jakbym był jedyną kochaną przez Niego istotą. My nie rozumiemy głębi Jego miłości do nas. To jest inny rodzaj miłości. Tak, tak.
To była miłość przeznaczona wyłącznie dla mnie, tak jak miłość do Ciebie jest przeznaczona wyłącznie dla Ciebie. Więc ja nie mogę zabrać tej miłości, którą On żywi do Ciebie i uczynić jej swoją. Ani Ty nie możesz mi odebrać miłości, jaką Pan ma do mnie. Miłość, jaką On ma do Ciebie, jest stworzona specjalnie dla Ciebie. Opowiedz o tym, jak to było patrzeć na Jego ciało, na przykład na stopy. Pamiętacie, co mówiłem o Jego miłości do nas? Gdybym zobaczył jedynie Jego stopy, a wyglądają one tak, jak jest napisane w Księdze Objawienia, jakby były z brązu. Właściwie to blask, który od nich bije, wygląda jak brąz. Stopy mają ciągle ślady po gwoździu, ale nie to przykuło moją uwagę. Najbardziej moją uwagę przykuło to, że Jego stopy kochały mnie. Gdybym nie zobaczył nic poza Jego stopami, to i tak doświadczyłbym pełni Jego miłości, jaką On ma dla mnie. To samo można powiedzieć o Jego rękach i o całym Jego ciele. Każda część Jego, na którą popatrzyłem, włosy, korona na głowie, wszystko w Nim głośno krzyczało o tym, jak bardzo On mnie kocha. Tak jakbym był Jego jedynym stworzeniem. Nie chodzi o to, że On nie kocha innych, ale o to, że kocha szczególnie Ciebie. Ta miłość stworzona dla mnie emanowała z Niego, gdy na mnie patrzył, w ten sposób, że dosłownie czułem, jak przemieniam się w tą miłość. Ktoś mnie zapytał, czy potrzebowałeś tam jedzenia? Odpowiedziałem, nie, bo gdy przyjmowałem miłość, byłem nasycony w stopniu przechodzącym ludzkie wyobrażenie. To mnie syciło znacznie bardziej i głębiej, niż jestem w stanie Wam przekazać. Widziałeś bliskich, którzy umarli i znaleźli się w niebie. Kto był pierwszą bliską osobą, jaką tam spotkałeś? Pierwszą była moja babka Mary. Zanim się tam znalazłem, nie sądziłem, że dla Pana jest tak ważne nasze spotkanie z członkami naszej rodziny. Gdy tam się znalazłem, Jezus stał po lewej pomiędzy 10 a 11 godziną, a z tyłu za Nim po drugiej stronie stała moja babcia Mary. Nie tylko ona tam stała, ale inni członkowie mojej rodziny, którzy przyjęli Pana Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Oni wszyscy tam byli, nie tylko ci, których znałem, ale stali tam wszyscy, pokolenie za pokoleniem. Wszyscy w mojej linii pokoleniowej, którzy przyjęli Pana Jezusa jako Zbawiciela i Pana. I w ten sposób pomogli mi się stać tym, kim jestem. Oni wszyscy tam byli, aby przywitać mnie w niebie. Mówię ludziom, że tam odbywa się największy zjazd rodzinny, jakie tylko mogą sobie wyobrazić. Co powiedziała Twoja babcia? Moja babcia powiedziała mi dwie rzeczy. Po pierwsze, powtórzyła to, co powiedział Jezus, że świat nie jest moim domem, że jestem tam jedynie przejściowo. Jezus chciał, żebym mówił to ludziom, których spotykam. Jesteście tu przejściowo, nie zostaniecie na tej planecie. Kolejna rzecz, którą powiedziała moja babcia, wywarła na mnie wielki wpływ. Ona powiedziała, przyprowadź tu tak wielu z naszych, jak tylko zdołasz. Ja powróciłem tu z głęboką świadomością tego, jak ważna dla Boga jest rodzina. Wydaje się, że powinienem był już to wcześniej wiedzieć. Gdy przyjąłem Pana Jezusa jako mojego Pana i Zbawiciela, myślałem, że jestem pierwszą taką osobą w mojej rodzinie. Reszta mojej bezpośredniej rodziny, trzej bracia oraz tata i mama, oni nie przyjęli Pana Jezusa, gdy ja to uczyniłem. 10 lat później moja mama przyjęła Jezusa Chrystusa. W tamtym czasie tylko ja i moja babcia byliśmy chrześcijanami. Przez nawrócenie oddzieliłem się od mojej rodziny. I duchowo, i fizycznie. Poza tym przeprowadziłem się do Seattle, a oni dalej mieszkali w Kalifornii. Miałem więc z nimi bardzo niewielki kontakt. A gdy znalazłem się w niebie, moja babcia powiedziała mi, przyprowadź tutaj tak wielu naszych, jak tylko zdołasz. Te słowa dały mi głęboką świadomość tego, że muszę upewnić się, że cała moja rodzina poznała Pana Jezusa Chrystusa. Jak ważna dla Boga jest rodzina? O, ona jest bardzo ważna. My czasem nie zwracamy na to uwagi, ale diabeł rozdziera i niszczy rodziny. Spójrzmy na rodziny żydowskie. Myślę, że to jest bardzo dobry przykład. Oni bardzo starają się zachować czystość krwi w obrębie swej rodziny. Oni tak czynili, ponieważ rozumieli, jak ważna dla Boga jest rodzina. My często to zapominamy i zaniedbujemy to, ale Bóg przypomina tę samą rzecz każdemu, kto przychodzi do poznania Jezusa jako Mesjasza. Bóg mówi, Twoja rodzina jest dla mnie ważna. Do tego stopnia, że ja chcę, żebyś Ty powrócił i upewnił się, że oni wszyscy wiedzą, kim ja jestem. Głęboko wierzę, że jeśli każdy z nas, nowonarodzonych chrześcijan, powróciłby,
do nawracania swoich bliskich, to wtedy zewangelizowalibyśmy znacznie więcej ludzi, niż jesteśmy w stanie pojąć. Czy po swoim powrocie dotarłeś do swojej rodziny z Ewangelią? O tak. 1,5 roku temu mój tato nawrócił się do Jezusa Chrystusa. Teraz ma 78 lat, jest dobrym ojcem. On podjął tę decyzję i mówi, że dziś jest wierzącym. Dotarłem też do braci. To przynosi mi ogromną radość. A jak wiele radości przynosi to Panu? Wiem o tym, bo byłem w niebie świadkiem tego, co się tam dzieje, gdy ktoś rodzi się na nowo. Gdy ktoś prosi, aby Jezus stał się jego Panem i Zbawicielem. Co się wtedy dzieje w niebie? Gdy tam byłem, słyszałem, jak imiona tych osób są dosłownie wykrzykiwane od jednego końca nieba aż po drugi. Zapomniałem Cię zapytać o Twoje zdziwienie odnośnie tego, kogo spotkałeś w niebie i kogo tam nie spotkałeś. Za chwilę dalszy ciąg. To znowu ja, Sid Roth, z Deanem Brangstonem. To niesamowite. Dean umarł. Jego serce dosłownie zatrzymało się na godzinę i 45 minut. I on poszedł do nieba. Jedną z rzeczy, które opowiada, jest to, że był zaszokowany tym, kogo tam zobaczył, oraz tym, kogo tam nie było. Ty miałeś swoje zdanie, ale Bóg miał inne zdanie. Dokładnie tak. Gdy się tam znalazłem, rozejrzałem się i zobaczyłem wielu ludzi, o których myślałem, że nigdy się tam nie dostaną. A potem rozejrzałem się i uświadomiłem sobie, że nie ma tam ludzi, o których myślałem, że na pewno dostaną się do nieba. I uświadomiłem sobie, że wielu spośród tych ludzi, o których myślałem, że będą w niebie, ale ich tam nie było, to byli pastorzy i liderzy w naszych kościołach. I w posługach. Kiedy wróciłem, to głęboko się nad tym zastanawiałem, dlaczego nie ma tam ludzi, o których myślałem, że będą i dlaczego są tam ludzie, o których myślałem, że ich tam nie będzie. Jedną z takich osób, których obecność w niebie mnie zdziwiła, była moja ciotka Barbara. Ona była taką panią, że gdyby nie to doświadczenie, to byłbym głęboko przekonany, że ona tam nie trafiła. Myślałbym, że ona poszła do piekła, ze względu na jej styl życia, który widziałem na własne oczy. Ale nie miałem z nią kontaktu przez ostatnie 2 lata jej życia. Nie widziałem tych 2 ostatnich lat, więc moje spostrzeżenie bazowało na tym, co widziałem wcześniej. Powiedziałeś, że szukałeś tam mężów bożych, pastorów, których jednak tam nie było. Dlaczego nie trafia do nieba pastor, który głosi Ewangelię? Chodzi o to samo, co powiedziałem w odniesieniu do ciotki Barbary. To jest sprawa serca. To naprawdę jest sprawa serca. Bóg znał serce ciotki Barbary. Ona musiała przyjąć Pana Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, ponieważ to jest jedyny sposób, żeby się tam dostać. Przez poznanie Jego. Ci mężowie Boży i kobiety Boże, o których myślimy, że znają Boga, Bóg zna ich serca. Oni nie są w stanie Go oszukać. On dokładnie zna ich myśli. On wie, dlaczego coś robią. On zna ich motywy. Motywem każdego w niebie jest to, żeby każdy poznał Jezusa Chrystusa. Każdy żyjący tu na ziemi. Pamiętasz, wcześniej Ci powiedziałem, że są nawet narady strategiczne. Byłem tym zafascynowany. On widział, jak Jezus układa strategię odnośnie tego, jak zdobyć duszę. Opisz to, co widziałeś odnośnie tych strategii. Impuls do tych strategii bierze się od nas, modlących się tutaj na ziemi. My czasem tego nie rozumiemy, ale nawet Jezus Chrystus powiedział, że powinniśmy modlić się o to, żeby Pan wysłał robotników na żniwo. Czasem to opuszczamy, ale gdy On to powiedział, to dlatego, że to jest rzeczywiste, ponieważ Bóg porusza się w oparciu o nasze modlitwy płynące z serca. I te modlitwy dosłownie trafiały do Ojca, Ojciec przekazywał je Jezusowi, a wokół Jezusa zgromadzone były istoty, czyli byty, które Bóg powołał do istnienia. Część z nich stanowili odkupieni, część anioły. One tam były, a On się z nimi komunikował. Oznajmiał im swoje plany odnośnie tego, jak skierować jakiegoś człowieka na ziemi ku poznaniu Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Pamiętam, że gdy na nich patrzył, to oni kłaniali się przed Nim, nie spuszczając swego wzroku z Niego, a potem wyruszali, aby wykonać swoje zadanie. Zrozumiałem, że On nie patrzy na nich jako na współautorów strategii, bo oni po prostu okazywali Mu posłuszeństwo. Oni nie dyskutowali z Nim, ani nie polemizowali z Jego planem. Kiedy On spoglądał na ziemię, to szukał kogoś, kto wypełni swoją część Jego strategii. Gdybym miał się posłużyć przykładem z Biblii, to byłaby to historia Szawła, a Ananiasz miał z Nim rozmawiać. Pan nakazał
przekazał to Ananiaszowi, ale Ananiasz z początku się nie zgodził. Często jest tak, że gdy Pan nakazuje ludziom coś zrobić, to oni się od tego odwracają albo to kwestionują. Wtedy Bóg mówi, no nie mogę na Ciebie liczyć, poszukam kogoś innego. Tak właśnie funkcjonuje strategia Jezusa. Przypomina mi się historia Katrin Pullman, która miała największą posługę uzdrowienia w swoim pokoleniu. Ona opowiadała, że Bóg proponował tę posługę wielu mężczyznom, ale oni się od tego odwracali, nie chcieli tego przyjąć. Jestem pewien, że Pan nie mówił do nich, wiesz, chcę dać Ci posługę czynienia cudów, a oni mówili, ja tego nie chcę. Ale Bóg proponował im krok za krokiem, bo Bóg tak nas prowadzi. A wszyscy ci mężczyźni zaniechali czynienia tych kroków. Katrin powiedziała, ja byłam na dnie beczki, ale powiedziałam tak. Opowiedz o tym, co widziałeś odnośnie strategii. Czy widziałeś jakieś strategie dla konkretnej części świata? Kiedy tam jesteś, to możesz widzieć, skąd wychodzą modlitwy. Ja dosłownie widziałem, jak modlitwy unoszą się z naszej planety ku niebu. Będąc tam, widziałem, jaki odsetek modlitw pochodził z danej części świata. Zauważyłem, że najwięcej modlitwy unosi się z tak zwanego Dalekiego Wschodu. Sądzisz, że ma to jakiś związek z muzułmanami, którzy przychodzą do poznania Jezusa Chrystusa? Tak, z całą pewnością ma to związek z modlitwami, które pochodzą z tamtego terenu, są na tamtym terenie zanoszone. Widziałem, jak Pan patrzy na te istoty. Wśród nich byli Piotr i Jakub. Gdy Pan na nich patrzył, to pewna liczba aniołów opuściła tę grupę i udała się do tego regionu naszej planety. Powiedz mi o uwielbieniu w niebie. Można o tym dużo powiedzieć. Wszystko, co tam jest, uwielbia Pana. Musimy jednak rozumieć, czym jest prawdziwe uwielbienie. Uwielbieniem jest pełnienie woli Ojca. Za każdym razem, gdy czynisz wolę Ojca, czcisz Go. Gdy tam się znalazłem, widziałem coś, co nazywam chwałą przed tronem Bożym. Każda istota stojąca przed tronem Boga śpiewała Jemu na chwałę w sposób, który był indywidualny, tej o konkretnej istocie właściwy. To nie było działanie grupowe, ale to było tak, jakbym ja indywidualnie chwalił Boga, Ty indywidualnie, a mimo to nie było w tym zgrzytu. Co było najbardziej istotną rzeczą, jaka pozostała w Tobie w rezultacie wizyty w niebie? Największe wrażenie wywarło na mnie oglądanie miłości, jaką Ojciec ma dla nas. Gdy oglądałem ten czas uwielbienia i chwały, to zauważyłem, że Bóg odśpiewuje każdemu stworzeniu. Teraz wiem, że gdy śpiewamy Jemu na chwałę, to On również śpiewa dla nas. Wierzę, że gdy mówimy chwała Pana jest pośród nas, to tak naprawdę On dla nas śpiewa i my tego doświadczamy. To mnie zmieniło, bo uświadomiłem sobie, jak bardzo Ojciec nas kocha. Wiesz, że Biblia mówi, że Bóg tak umiłował świat, że dał swego Syna jednorodzonego. Tak. To jest rzeczywistość. On nas tak naprawdę kocha. Dobrze, mam tutaj tą całą dokumentację dotyczącą zawałów, z których zostałeś uzdrowiony. Twoja żona twierdzi, że personel szpitala nazywa cię człowiekiem cudem, uzdrowionym z 29 różnych zawałów. Gdy wróciłeś, kto był pierwszą osobą, jaka cię zobaczyła? Jaka była reakcja tej osoby? Pierwszą osobą, która mnie zobaczyła, był pracownik szpitala, mój przyjaciel, który obsługiwał respirator. On nazywa się Anthony Jordan. On pomagał wyjmować tubę z moich ust, spojrzałem na niego i powiedziałem, Ty wiesz, że ja widziałem Jezusa. Ty nie masz na to nadziei, ani nie życzysz sobie tego, ale Ty o tym wiesz. On jest wysokim mężczyzną, ale łzy popłynęły po jego twarzy. Powiedziałem mu, idź i powiedz o tym swojemu kościołowi, bo on był również pastorem. Idź, powiedz o tym swojej żonie Monice. Powiedz im, że nie musimy mieć nadziei na to, że Jezus istnieje. Kochaj swoją rodzinę, kochaj Boga. Nie możesz kochać Boga, gdy grzech cię od Niego oddziela. Jedyny sposób, aby usunąć grzech, to uwierzyć, że Jezus umarł zamiast ciebie, ponieważ cię umiłował. On umarł za twoje grzechy. To jest ta chwila, w której możesz pojednać się z Bogiem. Uznaj Jezusa swoim Panem, żałuj za swoje grzechy. Poproś, aby w tobie zamieszkał teraz.